Mieszkańcy Kruszyna i Łazisk zauważyli już rozpoczęte prace budowlane na terenach przylegających do gminy Bolesławiec. To rozpoczęta niedawno budowa wschodniej obwodnicy miasta. Po 10 latach od pierwszych działań w sprawie jej budowy w lipcu podpisano kontrakt na budowę, a w grudniu rozpoczęły się roboty ziemne. Chodzi tu o jeden z etapów wschodniej obwodnicy, który dotyczy jej części południowej. Czyli połączenie drogi koło Leśniczówki, tak, 297 z rondem w Kruszynie oznacza znaczne odkorkowanie naszego miasta. Bo bardzo dużo ludzi jadących chociażby ze strefy specjalnej czy z zakładów znajdujących się za tunelem będzie mogło przemieszczać się już starą obwodnicą 94, wpadać na rondo Solidarności w Kruszynie i wyjeżdżać następnie czy to na Łaziska, czy na Jelenią Górę. I odwrotnie samochody, które będą jechały ze Lwówka, z Jeleniej Góry, będą omijały nasze miasto. Zyska więc też na tym i naturalne środowisko miejskie i sami mieszkańcy. Ta część już jest budowana, ale dla miasta ważna też jest część północna tej wschodniej obwodnicy. Chodzi o nową nitkę drogi 297 od Łąki do ronda Solidarności pod Kruszynem. Wspólnie z panem starostą, z panem wicestarostą nie poprzestajemy na tym i walczymy o to, żeby ten następny etap został zbudowany. To jest dużo trudniejsze, ale myślę, że kiedy jest wspólny front, to można osiągnąć więcej. Ulica Kościuszki już się korkuje w godzinach szczytu. Stworzenie dla tego północnego wjazdu do miasta alternatywy będzie więc dużą pomocą dla kierowców. Układ tych części wschodniej obwodnicy miasta wpięty jest w drogę 297 z północy na południe. Po ich wybudowaniu uprości się przejazd przez Bolesławiec w tym kierunku. Z tymi planami współgra więc gruntowny remont drogi 297 od Bolesławca w kierunku Lwówka. Niewiele dróg jest w tej chwili remontowanych na Dolnym Śląsku, takich, które mają tak ogromne znaczenie gospodarcze. Droga numer 297, w tej chwili utrapienie, bo do Lwówka trzeba jeździć w różny sposób, bądź to przez Ocice, przez Jaroszewice, różne tam są sposoby przejazdu. Część jedzie przez Kraszowice, ale proszę Państwa, po tym remoncie, który kosztuje też grube miliony złotych, przejazd do Lwówka będzie dużo bezpieczniejszy. A dla nas, szczególnie dla firm, które w Bolesławcu funkcjonują, no większość mieszkańców Lwówka, spora część, może nie większość, ale spora część mieszkańców Lwówka pracuje w Bolesławcu. I oni codziennie tę trasę pokonują. Z Bolesławca część ludzi pracuje na przykład w Rakowicach, w firmach, które tam, szczególnie tego z resortu budowlanego. Te ułatwienia w ruchu, które przyniesie wybudowanie obwodnicy i przebudowa drogi 297, mogą mieć duże znaczenie gospodarcze dla miasta. Odblokowany zostanie bowiem w ten sposób kierunek północ-południe. Odblokowanie wcześniej kierunków wschód-zachód, budową i modernizacją autostrad A4 i A18 przyniosło już miastu konkretne efekty.